Moim kolejnym dzisiejszym gościem jest dr Anna Migdał. Dzień dobry. Bardzo mi miło, dzień dobry. Kilka pytań dotyczących studiowania na grupie uczelni Wistula, dotyczących rozwoju studentów oraz możliwości dla przyszłych studentów. Pierwsze pytanie dotyczące kierunków. Jakie kierunki mamy do dyspozycji w grupie uczelni Wistula? Te najpopularniejsze może wymieńmy. W grupie uczelni Wistula mamy bardzo szeroki przekrój kierunków, począwszy od kierunków typowo ekonomicznych, ekonomia, finanse, zarządzanie, poprzez kierunki związane z turystyką, kierunki artystyczne, architekturę, kierunki inżynieryjne typu geodezja. Każdy znajdzie coś dla siebie. Które kierunki są najpopularniejsze wśród studentów z grupy uczelni? Jeżeli chodzi o kierunki biznesowe, to zdecydowanie w chwili obecnej najpopularniejsze jest zarządzanie na poziomie licencjackim, a na poziomie magisterskim finanse i rachunkowość, co wiąże się na pewno z możliwością uzyskania certyfikatu do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego, które bardzo przyciąga młodych ludzi. Studia to nie tylko studiowanie jako nauka, ale to także praktyki, staże i możliwości rozwojowe dla studentów właśnie w tym czasie wolnym. Kolejne pytanie, do którego zmierzam, to koła naukowe. Wiem, że grupa uczelni posiada prężnie działające koła. Może jesteśmy w stanie chociaż jedno z tych kół przybliżyć i opowiedzieć o nim dosłownie w dwóch, trzech zdaniach. No tak. Zdecydowanie mamy kilka kół naukowych i możemy rozwijać zarówno te zainteresowania bardziej związane ze studiowaniem, czyli tak jak w moim przypadku koła naukowego Senkes, jest to ekonomia, finanse, rachunkowość, jak również koła związane z zainteresowaniami, koło fotograficzne, koło międzykulturowe. Jeżeli chodzi o koła naukowe, to jest znakomita ta okazja dla młodych ludzi, aby się zintegrować. To nie tylko nauka, ale to przede wszystkim integracja. Jest to możliwość poznania uczelni od tej drugiej strony, pracy z wykładowcami, którzy są opiekunami zupełnie inaczej. Młodzi ludzie bardzo sobie cenią działalność w kołach naukowych, gdyż ona jest bardzo dobrze widziana przez późniejszych pracodawców. Nie wystarczy być tylko dobrym studentem, trzeba być studentem zaangażowanym i w ten sposób młodzi ludzie mogą pokazać, że chcą robić coś więcej. Taki pracodawca ma później świadomość, że również może liczyć na większe zaangażowanie. No właśnie, dotknęliśmy tematów pracodawców. Kolejny temat, którego chciałbym dotknąć, to kwestie finansowe, ale nie związane z wydatkami, tylko z przyjmowaniem, że się tak wyrażę, tych drobnych substytutów finansowych dla studentów. Czyli porozmawiajmy przez chwileczkę o kwestii związanej ze wszystkimi udogodnieniami finansowymi na uczelni dla studenta. Tych udogodnień finansowych jest cały szereg, począwszy od pewnych bonifikat dla studentów, którzy na przykład kontynuują studia na uczelni Wistula na poziomie magisterskim, mają bardzo korzystne oferty wówczas, ale każdy student, który znajdzie się na przykład w trudnej sytuacji finansowej, może liczyć na stypendium socjalne, może liczyć również na zapomogę. Wybitni studenci mogą liczyć na stypendia zarówno rektora dla wybitnych studentów, jak i stypendia ministerialne. System stypendialny działa bardzo dobrze. Tutaj jako rzecznik osób niepełnosprawnych muszę powiedzieć o tym specjalnym stypendium dla osób niepełnosprawnych, które ułatwia takim osobom studia. Myślę, że ten system działa naprawdę bardzo sprawnie. Dotknęliśmy tematu osób niepełnosprawnych, także pytanie, które też jak najbardziej nasuwa mi się na myśl. Domyślam się, że w takim razie są takie osoby tutaj w grupie uczelni Wistula. W jakim stopniu i w jaki sposób uczelnia pomaga tym osobom, zarówno od strony infrastruktury, jak i od strony po prostu takiej społecznej? Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana do przyjmowania osób z różnym poziomem niepełnosprawności. Są różne udogodnienia infrastrukturalne, przystosowane sale, przystosowane są windy. Oczywiście oferujemy też szereg specjalnych urządzeń, które ułatwiają takim osobom studia. To są różnego rodzaju oprogramowania komputerowe, są to pętle indukcyjne dla osób
niedosłyszących, niesłyszących. Są to specjalne czytniki dla osób niedowidzących. Oczferujemy właśnie ten wspomniany przeze mnie wcześniej system stypendialny, który umożliwia chociażby zatrudnienie osoby, asystenta, osoby niepełnosprawnej, więc myślę, że jesteśmy naprawdę dobrze przystosowani, a ponadto ze względu na tą naszą różnorodność, myślę, że takie osoby czują się u nas bardzo dobrze. Jedną z ostatnich nagród, zmieniając na sekundę temat, którą dostała Grupa Uczelni Wistula, to Nagroda Perspektyw za największe umiędzynarodowienie wśród studentów. Powiedzmy dosłownie dwa słowa o tej nagrodzie. O co chodzi? O co chodzi? Chodzi o to, że jesteśmy najbardziej umiędzynarodowioną uczelnią w Polsce. Co to oznacza? Oznacza to całą mozaikę kultur. Mamy studentów z tak wielu krajów, że aż trudno jest pamiętać. Natomiast dla mnie, jako osoby specjalizującej się w różnicach kulturowych, jest to wspaniałe miejsce zdobywania nowych doświadczeń. Praca z młodymi ludźmi z tak różnych kręgów kulturowych stwarza niesamowite możliwości, jak również dla nich samych. Uczą się, jak porozumiewać, jak pokonywać bariery kulturowe, jak pokonywać stereotypy. Uczymy się tego, że to nie jest tak, że inne to znaczy obce, inne to znaczy interesujące. Mamy szereg akcji, która przyczyniają się do poznawania tych kultur, jak na przykład 7 kultur, 7 kontynentów, takie wydarzenie cyklicznie organizowane w naszej uczelni. Myślę, że to jest wyjątkowe miejsce w Polsce i pod tym względem i nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego miejsca. Czyli Grupa Uczelni Wistula to nie tylko studia i pobieranie wiedzy, pobieranie nauki, ale także możliwość integracji szeroko pojętej, można by powiedzieć multinarodowej integracji. W ten oto sposób podsumujemy naszą rozmowę. Rafał Kupisz, dr Anna Migdał, było mi niezmiernie miło. Dziękuję za rozmowę.